Opon. Co? No nie! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Adi. Hej, witam wszystkich. No i podobnie zagramy sobie w tryb knockout, czyli ten Battle Royale w Rockecie, tylko tym razem już wiemy, jak to wszystko działa i jesteśmy w niego dużo lepsi. Szybki przerywnik, bo jest kolejny turniej 3x3. Organizuję go Billout, rozgrywki są 14 i 15 maja. Transmisję z finałów będę prowadził razem z Bruzem na kanale z Billouta na Twitchu, więc oczywiście zapraszam. No a teraz to najważniejsze to żebyście się zapisali. Link do zapisów umieszczam zarówno w opisie, jak i w komentarzu. Ogólnie fajnie, jakby się naprawdę dużo drużynek zapisało, ponieważ wtedy byłaby większa szansa na więcej turniejów z Rocketa, więc nawet jak ktoś nie czuje się na siłach, to po prostu może się zapisać, żeby po prostu było więcej drużyn i tam sobie for fun zagrać. A nuż uda się coś wygrać. No i jeszcze dla zachęty powiem, że pula nagród wynosi 2000 zł. No i co? Zapisujcie się, nie przedłużam już. No i ogólnie jak to oglądacie, to pewnie już nie ma tego trybu do grania, ale jestem przekonany, że kiedyś jeszcze wróci, bo się okazał naprawdę dużym wypałem. Można wypałem? Czekaj, nie. Bo jak coś negatywnie, to jest nie wypał, a jak jest pozytywnie, to no w teorii sukcesy. To tak, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił wypał. Dobra, to po prostu jest gitem i ludziom się spodobało, więc na pewno jeszcze wróci. Dobra, nie będę przedłużał, widzimy się w meczu. Ogólnie to wiem, że w poprzednim odcinku kontroler overlay zasłaniał albo życia, albo te takie moje jumpy, dlatego dzisiaj gramy bez tego całkowicie. Jeden ziemnik już stchórzył i postanowił opuścić meczek. I ogólnie to coś, co macie teraz, to jest takie bąbelki wokół autka, to jest spawn protection, to już ogarnęliśmy. Powiem wszystko. Wszystkie to takie rzeczy, co się dowiedzieliśmy odnośnie tego trybu. Ale mnie wyrzucił. Jakbyście kiedyś mieli jeszcze grać, bo na pewno tryb wróci i zgaduję, że przynajmniej część z was będzie chciała zagrać. Po pierwsze jest spawn protection, tak jak teraz Adi ma obwódkę wokół siebie. Po drugie, to tryb to jest tak naprawdę papier, kamień, nożyce, można powiedzieć. Ja na przykład dostałem kopa, czyli to jest taki jakby powiedzmy kamień. Dobra, bitnijmy go i ucieknijmy. Ale ogólnie o co chodzi? No więc tarcza blokuje tak jakby tą tego... O, to coś. To takie kopnięcie w typa. Tarcza to blokuje, że ty odlatujesz, jak użyjesz tarczy, jak ktoś ci tak zrobisz, to odlatuje ten ziemek, co to robi. Ale na tarczy za to jest chwytak. To znaczy chwytak. No po prostu to, co zrobię temu typkowi, to jest kontratak tarczy. Nawet idealnie wyszło, że ziemek używał tarczy. No i jeszcze jest trzecia rzecz, czyli że... Że co? A, że kopniak kontruje teoretycznie złapanie, ale to chyba trzeba bardzo precyzyjnie kopnąć, bo czasami nie działa. Na przykład teraz zasadziłem Adrianowi bułę tysiąclecia, ale ciekawe, czy się naje. No i ogólnie to na tej zasadzie działa, takie papiery, kamień, nożyce, tylko jeszcze precyzyjnie to trzeba robić całkiem, bo inaczej może nie zadziałać. No ale ogólnie mam nadzieję, że dało się zrozumieć to, co powiedziałem. I jeszcze na pewno fajne jest to, taki protip ode mnie, że jak jedziecie za kimś, to on tylko tarczy może zrobić, bo nie da się zrobić kopniaka do tyłu tak jakby. To wtedy polecam zawsze robić łapanie gościa, bo w momencie jak gościa łapiecie, no po prostu nie może was uniknąć wtedy, no. Ale wrzuciłem kolesia, chyba drugi raz tego samego. Pięknie, Adrianie. A ja zdążyłem chyba w 2 minuty zasady podstawowe powiedzieć, także nie było to najszybsze. No właśnie, aż nie dało się tego słuchać, wiesz? No sorry, ale jakoś się to pomantuje i będzie git. Tutorial zrobiłeś szybki. Tak, szybki tutorial. Jest jeszcze, Adrianie, coś, o czym powinienem... Ty dziadzie zo z pleców atakujący! Powiedzieć. Powiedzieć? No? No nie wiem, jak się kogoś w ścianę wjeżdża, to czasami wybucha. A to zauważyliśmy, nie wiem, czy to jest błąd, bo to tylko na tej takiej ściance, to są kolce, nie na tej mapce. To chyba tyle z tych takich zasad, to można się skupić na rozwalaniu frajerów. Czy sam gracz po prostu. Wyjątkowo jest to miły, to nie ciebie, tylko na przykład tego Fatermana, czy tam Reina. No, padł. Chyba mnie goni jakiś... Nie, Adi! Wow. Ej, też to zrobiłeś, co? No. Jak tak szybko wyleciałeś? Nie wiem, ale bardzo chciałem uniknąć. Kitu. Szczerze, spanikowałem i kliknąłem jakąś kombinację klawiszy. Ale mnie tutaj... Adi to generalnie jest taki porywacz, że tam na tych ściankach bocznych się czai. No. I ten, i tylko z nienacka nagle atakuje ludzi. Ja tu lubię grać jak taki wilk albo ninja, że czekam tylko aż ktoś się odsłoni i go atakuje. No, to jest tak zwany Lamus PlayStation, ale już wybaczymy, Adrianowi. To ja go ścigam. No. I Adi zawsze też na trzeciego się wpierdziela. Adi to tak lubi lamusiarski PlayStation. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No, Adi lubi tą zasadę, ale mu wybaczamy, bo to Adi. I ogólnie dzisiaj, jak zauważyliście, się nie teamujemy, bo... Tak jest trudniej i lepiej. No, i tak jest łatwo. Dla takich prosów. O kurde, powinien zginąć w tym momencie.
Okej. Okay. Jeszcze może warto powiedzieć, że pod tabem, w sensie pod tabem, pod tabelą macie tak jakby po prawej stronie ile kto ma żyć, napisane fragów i tak dalej. I jednak te punkty nie dają żadnego bonusu poza tym, że punkty się dostaje w gierce też. Dobra, bo czekajcie, bo mnie tutaj pewien gracz goni. Kto taki? Ja taki... Chłoniak. Ojej, grałem flipa z niego, ale coś chyba za późno, że zadziałało. No i nie ma go. Dobra, spróbujmy. Nie, nie, lag serwera! Lag serwera jakiś był! Nie, to serwer? Tak! Ledwo skomplikowałem. Ej, prawie się też wywaliłem. Lag serwera był. U ciebie też tak tepło, nie? Nie wierzę, no. Kurde, lag serwera w takim momencie. Ja mam wyłączone te powiadomienia ogólnie. Ale był potężny lag. Kurde, dobra. Wyciąga nie robiłeś. No nie. O! Taka re. No nie, no ja ci chciałem złapać teraz. No wiem, widziałem właśnie, żebyś ty sobie wiesz, no tak bardziej na zewnątrz. Ja tak w ciebie bardziej. No to trzeba jednak precyzyjnie coś robić. No i mamy po jednym życiu, mój ty. Odwieczny rywal. No widzisz? Nie teamujemy się i tak zostajemy sam na sam. Nie wierzę, że akurat to zrobiliśmy. Nie. Szybko, 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 jest. Ło. Nie. Teraz powietrzna bitwa, moja ulubiona. Nie wierzę, co tu się dzieje. Ja lubię takie bitwy powietrzne. No nie, no ja cię złapałem przecież. Jakie to jest dziadostwo. Kurde, byłem przekonany, że ja cię złapałem. No to zawsze tak się wydaje właśnie. Dobra, kolejny meczyk. Kolejny raz można skopać Adriankę. Ale wczoraj w wyniku wleciałem dwa razy i się nic nie stało. No, jesteś zbyt pogodny, żeby mu coś zrobić krzywda. Czekaj, czy ty wróciłeś? W sumie na początku to jak... Nie miałem w ogóle flipów wczoraj. Dopóki masz boosta? Dopóki masz boosta, to zawsze się wróci ogólnie. Nie no, czemu ja to tak krzywo robię, że za każdym razem ty mnie chwytujesz, a nie ja ciebie? Ja bardzo się na kogoś kampię i czekam idealnie, żeby w niego wlecieć. No, próbuję. Dobra, ty biorę boosta. No nie no, czasami jak się zrobi flipa na tej trasie pod górę, to ci kurde się buguje. Czy to ty? Dziadzie? Nie, nie, nie. Okej. Okay. Dobra, łapię cię pajacu. DJ. Leży. DJ pajac. Nie no, wypadł ode mnie. Kurde, ale uniki. Bo tu się taki ziomek kampi. A nie, on jest na ścianie bocznej. Czemu to sami... No, każdy kampi na tym serwerze. Żeby okrążyć spajki dookoła w powietrzu. Kurde, sami tam też na tym serwerze są. No nie no. I on nie złapał, nie jego. Dobrze, że mam recover króla recoverów. Właśnie lubię wyciągać tych kamperów. Coś te kampie na ścianie, bo się nie spodziewają nigdy. Ajajaj, no to wyciągę ich. A ja sprzedaję kopniaki lamusom. I bardzo nie wychowam ostatnie encountery, że tak powiem. Ja nie wiem. Ja strasznie jestem łapany ogólnie. Kurde, dobra, leżysz typie. O tak, on nie przeżyje, bo on ledwo wróci, to znaczy, że miał mojego boosta. Tak chyba mi się wydaje przynajmniej. O kurde, jak ten koleś jest daleko. No mówisz, że jednego wykopałem, co chyba nie miał boosta. Aj, prawie go trafiłem, wrócił. Serio? To jednak nie miał aż tak bardzo. Ale tak blisko byłem, nie wiem. Dobra, leży kolejny. Kurde, kolejny. Ogólnie dajcie znać, bo pewnie już każdy z was miał okazję zagrać w ten trybik, kto włączył roketa. To dajcie znać, co o nim sądzicie, o tym trybie. A ty to uważasz? Mi się mega spodobało. No i najfajniejszy tryb, co dodali. Taki czasowy. Od 5 lat. Chyba tak. No od kiedy gram na pewno, bo jak grałem już to na przykład Rumble i tak dalej były w grze. To ja w sumie odkąd grałem, to tylko Hitseekera dodali i te takie tryby typu futbol amerykański. Czy tam rugby. Nie wiem, nie pamiętam, co to było. Pamiętam, że mnie poprawiali, że to jest to drugie. I tak dużo ludzi jeszcze jest, a zaraz będzie student death. No, to jeszcze podważycie w sumie to bardziej nawet. Ej, serio, jest 6 osób. Same mistrzowie recovera, albo lamusy, co nie atakują. No, no właśnie, bardziej to drugie. To drugie. Tak, odpaliłem tabelę i tylko my mamy killa. Poza nami jedna osoba, to tylko ta, co mnie zabiłaś. Chyba, że to ty mnie wtedy nawaliłeś. Kurde, na początku chyba ja, a nie jestem pewien. No to ginę znowu. Zginąłem. No zginąłem. Boję się trochę agresywnie zagrać, jak mam jedno życie, ale niech stracę. O, już myślałem, że wyleci. Koleś idealny recover miał, ale nie dobra. Nie no, jak czemu oni nie do tyłu nawet łapią, jak są? No prosi tego game moda, oni to grają non-stop. No, niestety my zrobiliśmy z 10 dni przerwy od tego. No, generalnie jakbyśmy przed przerwą nagrali, to przecież my tam za każdym razem mieliśmy po 3 życie, jak zostawaliśmy sam na sam nie teamując no, się. No, byliśmy kozacy, że tak powiem. Ja bym kolesia ustawić na celownik, ale ta kamera naprawdę mnie
kontroluje. O fuck, no to nie, i zginę, boś sudden death. To teraz trzeba powoli grać. O nie! Zgadam! No nie wierzę! Nie wierzę, że ja go chciałem ten złapać, potem stwierdziłem, że użył to coś? Nie, czekaj, na odwrót było. Chciałem użyć tarczy, potem zobaczyłem, że się wywalił lekko i nagle użył kopa. A tylko kopa teraz używali ich, we dwóch wywaliłem. No nie, tarczą. ja tego nawet nie widziałem, bo mi nie zdążyło wczytać. Dobra, ogólnie trzecia gierka, to jest ostatnia w tym filmie. Dobra, wywalę tego pajaca. Ej, to jest trzecia mapka filmy. Też. Ej, to fajnie. Dobra, trzecia mapka też sobie zapiszę. Ej, to faktycznie, idealnie. No, po mapce na ten. Te wszystkie mapki są na dzisiejszym filmie. To mapkę pokazałeś. No. I nawet wiemy, że pokazałem każdą, bo już wiemy, ile jest mapek. Pok, champ. Kurde, nie trafiłem go, no. No nie, nie spodziewałem nie się. Wylecisz? Przez przypadek knockout dostałem. Nie, co? Czekajcie, czy to mogę wjechać? Dobra. Test dla widza. Nie, to było debilne. Nie pamiętam, że to jest koleś na końcu. Ej, to było tak głupie, niesamowicie. Ja zrobiłem trolla ogólnie, bo wjeżdżałem sobie po tym pręcie, ale od drugiej strony, na sam górę, chciałem zobaczyć, czy jak się wjedzie, to się zginie. I nagle się koleś mi pojawił zza ekranu. I zginąłem. Ale czegoś nie robi w imię nauki dla widza. Dla widza. No nie. Proszę, niech tu nic nie będzie. Ogólnie to na tym etapie gry jeszcze się wraca z czegoś takiego. Najlepiej w ziemię teraz wszystkich rzucać. No tak, no generalnie, to znaczy pewnie na niższych rangach to można wykopywać ludzi, nie będą wracali. A na wyższym levelu już jest coś takiego, że dopóki nie ma tego od razu śmierci, to nie opłaca się w ogóle kopać typa, bo to zawsze każdy wróci. Jedyna szansa jest taka, że ktoś nie wróci, jak nie ma boost, albo dostanie kopa bezpośrednio w kolce. Przy czym na niektórych mapkach jest bardzo mało kolców, więc no. No nie no, ja zaraz zginę, bo dwa razy się z typem skopałem. O patrz, jaki sej. No nie no. Nie, co? Wydawało mi się, że się uratowałeś i na no bo prawie się uratowałem. Co jest? Do końca, co się stało, Adrianie? Jestem pod mapą. Co? Ej, faktycznie byłeś pod mapą. Ej, co? Nie wiesz, że debuguje gierkę, cheater. No nie no, wychodzę z tego meczu. Ogólnie? To nic nie widzieliście, tam były beta testy i wracamy z powrotem. Wracamy z powrotem po beta testach. Beta test, Overwatch. Tak, Overwatch beta testów i jesteśmy z powrotem, wszystko się funkcjonuje. No, ostatni meczek w odcinku. Teraz chwyt, rzut i cuk, ale idealnie. Aż mi się zbugował ten boost i miałem kill, mi latało tam. Dobra. Ej, dostałem knockouta tak po pół godziny, mniej więcej. No nie, nieważne, nie chciałem go rzucać. Nie, zostaw mnie, typie. Dobra, żyję. Nie! Ujo, matko, ale strach. Okej. Okay. Nie, przecież skoczyłem po dwóch nawet. Adi, zaraz nie mogę się. Co się stało? Wpadłem w to żółte dziadostwo. A ja się zdążyłem zrecoverować. No nie wiem, masz makro, Adi, wyłącz to. No, na tym padzie na pewno. Gin, ale śmiesznie jakbyś teraz ty wleciał w to. Kurde, bo tylko my żyjemy i jakiś pajac co ma. Nie, i też to wleciałem. A ja zrobiłem flipa w ogóle w ciebie zwykłego. Nie mogę, że poświęcenie zrobiłem, bo bardzo chciałem, bardzo nie chciałem ciebie puszczać ogólnie. No nie. Dobra, ja wrócę jakoś, ale nie podoba mi się mój stan życia. Wiedziałem, że tak się skończy. Proszę, złap ciebie. No nie, i wleciał! On wychodzi! Nie! Teraz są 1v1 grozi. A nie, bo on jeszcze ma życie. Ej, przecież flipa zrobiłem! What? Nie mogę, za szybko się recoverujesz. Co to, Adi, co to za złowieszczy śmiech? Nie! O! Wstawaj! Dawaj. Nie! To powietrzna bitwa? Nie nienawidzę tych twoich powietrznych bitw. No kopnąłem cię! I leciałem na bumpa, no nie wytrzymam, ten odcinek jest do kosza! Nie, proszę, nie usuwaj go! Nie mogę, nie wygrałem ani jednej gierki, to jeszcze przez to, że gra mnie oszukuje. Bez względu, dawaj jeszcze jedna. A, Di, zaraz się tak skupię, że cię wydupię. O nie, proszę, za nie za mną, nie! Lecimy! Gonimy dzisiaj Adiego, bo bardzo nam uprzykrza. Dawaj. Nie no, tutaj... Okej, okay, jest, od samego początku. Musimy, panowie, to jest strategia, to jest... Walczymy o honor w tym filmie. Nie poddam się. No nie, poddałem się właśnie, bez walki. Ty dziadzie!
No nie, 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 Adi, czy ty mnie chcesz? Nie, nie, powiedz, nie zrobiłeś tego, zaprzegiałeś gałkę, pałka się przegła. Między nami, a nie między wszystkimi tutaj ludźmi. Poczekaj tylko, aż mi się tarcza skończy. Dziadzie. No nie. O, jaki recover. Spierdzielam stąd, nie walczę z nikim. Ja jestem pokojowy jednak. Gdzie ty jesteś? A. Bardzo mi się nie podoba, mi stan. To na powietrzną bitwę się łapiesz znowu? Nie podoba mi się to, że tu jest jeszcze kolejny typek. Dobra, typie, dam ci żywić jeszcze. Nie jesteś moim targetem. Nie wytrzymam, nie goni pajac. Dobra. O, jak wyleciałem! Dobra, próbuję zadbać, żebyś nie wrócił, tylko mnie pajacy atakują jeszcze. No nie mogę, zostawcie mnie wszyscy! Zaatakowały mnie te pajacy i nie mogą cię wykończyć. Ja ich wykorzystuję, wiesz? Nie, to źle brzmi, Adrianie, ale przedstawię to na odcinku. To musi być na odcinku teraz. Dobrze, wykorzystuję randomu? Tak. Ale dostał bombę. Dobra, podlecę sobie. Boję się trochę, ale powiedzmy, że tutaj wyjadę. Okej, okay, złapany i bang. Dobra, leży. Gdzie jest ten niewinny Adrianek, co zawsze jest winny jednak? Nie ma. Co? Czai się na ściance jak lamus? Znowu? Tutaj jestem. Dobra, swaniaku. Nie widzicie? Kurde, straciłem, jak ci się kamera baguje beznadziejnie. Jest wizję. Wizja stracona. O, jak blisko. Proszę. Nie mogę, kamera się tu baguje! Ale retard bitwa. Nie, to ja się chwyciłem, ja spanikowałem, już się uwolnić chciałem. Ja też zazwyczaj panikuję, bo było tak blisko. No nie mogę i padłem. Nie wierzę, że spanikowałem, bo myślałem, że ty mnie chwyciłeś, już spamowałem, a to nagle ciebie wrzuciłem. O, ale na ścianie jest, wiesz co to oznacza? Tego buga trzeba wykorzystać. Nie! O, wykorzystałem buga. A ogólnie to na tej ściance właśnie można kogoś wjechać w ścianę i on ginie wtedy. A, to jest ta ściana z złowroga. Dobra. O nie, a mnie nabrałeś. Ale recover. Nie mogę, dlaczego ty masz tak szybkie palce, nie, nieludzko? Wcale tak szybko klikać mi się wydaje. Jasne. Nie wiem, czy tak szybkie klikanie coś daje w ogóle. Oczywiście, że daje. Ale mi się trzeba spełnić normę, tylko jakąś. Spełnić normę. Moralną i niemoralną. Jest! Nie, już flipnąłem, ale o kolce. To bardzo złe flipnięcie. Dobra, masz typie. O nie, Edek. Co tam, Adrianie? Mamy kolejny raz celówkę! Nie mogę jeszcze raz dostać w taki głupi sposób. Nie, nie walczysz na mocnej ściance, bo to się źle kończy potem. O, nie wiem, że rekord miałeś tarczę. No nie. O, co się dzieje? Jak blisko! Jak nieludzko blisko było. Jak blisko było. Tylko to ma makro. Życie mi przeszło. Makro? Ja mam pod domem taki, taką, nie? Taki ten. Nie. Nie, Adi. No nie no. Czy ty byłeś milimetr od ścianki? Czy mi się wydawało? A powiedzcie, ten odcinek jest taki random. Nie mogę, no Adi jest dzisiaj za mocny, no muszę tutaj przyznać. Nie, no zobaczcie, nie killi, ja po prostu nie, bardzo dobrze wygrałem ten game. Wychodzę z tego. No ogólnie, to jak widzimy, Adi jest zbyt mocny, ale tutaj trzeba powiedzieć, że Adi w ten tryb, to tak naprawdę ja nie grałem 10 dni, bo Adi grał w to non-stop, taki no, disclaimer. Ja przyszedłem na odcinku, to teraz ja wygrałem. No mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni za bardzo nam, bo ja nie lubię przegrywać. Dzisiaj są urodziny Adriana. To... O, naprawdę? Tak. Ogólnie to w sobotę mam urodziny, więc możecie zostawić suba, żeby spróbować dobić 40 tysięcy. Ej, trzeba się śmieć, serio, mam wtedy urodziny. Tego najlepszego. Dzięki, nie wiem kiedy ten film wleci, bo może być, że tak w sobotę, albo nie w sobotę. Zrobiam uroczkę i jest to. Dzięki, to zostawcie suba na pocieszenie może. Mimo, że jestem, przegrywam odcinka. Elo, elo.